Oglądają Państwo telewizję w Polsce.pl. Edyta Hołdyńska, witam ponownie. Mówić będziemy o europarlamencie, drodzy Państwo. Jak wiemy, nowe rozdanie za nami. Z końcem maja wybraliśmy nowych europarlamentarzystów, delegację polską w Parlamencie Europejskim. No i jest tam trochę nowych nazwisk. I właśnie o tym, czy ci młodzi też sprawdzą się w europarlamencie, o czym trzeba pamiętać, jak poruszać się na tych unijnych korytarzach i czy te stanowiska, które Prawo i Sprawiedliwość wywalczyło w Brukseli, wystarczą. O tym będziemy mówić z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim. Raz jeszcze witam. Witam jeszcze raz. I będziemy o tym mówić także z Karolem Karskim, który jest z nami na łączeniu telefonicznym, który został wybrany kwestorem Parlamentu Europejskiego. Witam, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. I na początek pytanie jeszcze do pana profesora, bo skończyliśmy na tym poprzednią część naszego programu, że zablokowanie kandydatury Fransa Timmermansa mogło spowodować chęć zemsty. Jest taka narracja poruszana w mediach, mówią o niej niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości także, wywołać to, że to nie pan został wybrany wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Ja myślę, że to oczywiście odegrało rolę. No, myśmy nigdy na przykład nie było deklaracji ze strony grupy socjalistycznej, że poprą. No i zresztą potem ta debata z Donaldem Tuskiem to potwierdziła, że ta złość, prawda, bo tam padało to, że to właśnie Europa Donald Środkowa. Tusk powiedział, nie wiem, czym jest spowodowana ta porażka, użył takich mocnych słów Zdzisława Krasnodębskiego. No ale ja nie do tego się odwołuję, bo to pomińmy, no ale Donald Tusk był krytykowany przez posłów, między innymi przez swoją grupę polityczną, no ale bardzo mocno też przez socjalistów, przez zielonych i tam właśnie padało no, takie zdanie, że przecież to jak nie możemy dopuścić właśnie, żeby kraje takie jak Polska, Węgry blokowały Fransa Timmermansa. No więc ci, pamiętajmy też, że jest dwie trzecie z nowych posłów w Parlamencie Europejskim. Mm-hmm. Dla nich to, znaczy przecież nie znają mnie osobiście, tak jak nie znają też pani Ewy Kopacz osobiście, to oni głosowali głównie na przynależność, prawda? Patrzyli, skąd jest ten poseł. Tak, więc ta chęć ukarania no, polityka PiS-u na pewno w nich istniała. Natomiast nie przypuszczam, żeby akurat to dotyczyło kierownictwa EPP, EPL-u, bo oni wezwali, może nie do końca szczerze, ale wezwali rzeczywiście z tą, bo decydująca była druga tura, przed tą drugą turą wezwali zgodnie właśnie z umową, wezwali swoich posłów do tego, żeby za mną głosowali, ale też nie wszyscy głosowali wówczas, bo wtedy bym przeszedł w drugiej turze. I podchodzili do mnie ci tacy najbardziej wpływowi, na przykład pani córka Franca Józefa Strausa, czy pan Ela, tacy wpływowi politycy tej grupy, mówiąc o tym, że teraz będą na mnie głosować. Więc ta akurat dla EPP, ten zresztą układ sił teraz, który będzie w prezydium parlamentu, jest bardzo niekorzystny, dlatego że oni równie stracili większość tam na rzecz socjalistów, zielonych i zielonych, więc i no jeszcze wybrano wiceprzewodniczącego GUE, więc tam się też zmienił układ sił. Więc można powiedzieć, no właśnie, że w pewnym sensie to jest tak, co prawda EPP osłabło, ale wygrało wybory. To jednak jest tak, że dzisiaj ten parlament w porównaniu do poprzedniej kadencji będzie bardziej jeszcze ideologicznie lewicowy niż był. O, a to ciekawa opinia, bo miało być na odwrót. No, mieliśmy mieć zmieniony układ sił w Europie. No, były takie sondaże mówiące o tym, że AfD choćby w Niemczech, to jest już zwiastun tego, że idą zmiany. No tak, i oni, ci prawicowcy, utworzyli dużą grupę, mają 71 posłów, ale wokół tej grupy otoczono i się mówi ta lewica, prawda? W jakimś sensie szantażując EPL, tworzy kordon sanitarny. I teraz
niektórzy z nich, i to myślę było, wyszło w tym głosowaniu, rozciągnęli ten kordon, tak zwany kordon sanitarny na nas. No ale to jest wbrew interesom tego centrum umiarkowanego, które do tej pory rządziło, no miało duży wpływ też na decyzję. Co prawda to też byli oczywiście, nie wiem, ludzie tak zwani proeuropejscy, politycy federalistyczni i tak dalej, ale pragmatyczni. To dotyczyło szczególnie kierownictwa IPP, ale też niektórych liberałów. Teraz to się zmieniło w związku z obecnością tam makronistów. I dotyczyło to nawet niektórych socjalistów. Myśmy na przykład, ja bardzo dobrze współpracowałem z posłem takim danym Nikon, bardzo wpływowym posłem socjalistycznym, z Rumunii. No bo oprócz tego są przecież interesy nasze regionalne i tu akurat mogliśmy się zgodzić. I teraz jest pytanie następujące. Czy ten parlament umożliwi, prawda, wróci do tej praktyki, że mimo, że oczywiście dominują te siły profederalistyczne i tak dalej, to jednak w pewnych sprawach możemy zawierać odpowiednie kompromisy. Czy też ulegną tym nowym ideologom, którzy są najczęściej też młodszymi posłami, ale to właśnie dotyczy tej francuskiej grupy, prawda? No właśnie, czyli panie profesorze, to dotyczy niemieckich zielonych, którzy tam się dostali i to tak dalej. Skoro mówimy o młodych w Europarlamencie, to posłuchajmy, jak wybór młodych z Polski przedstawicieli do Europarlamentu komentuje Piotr Müller, rzecznik rządu. No, na pewno to był ten powód główny, prawda? Bo gdyby pani minister nie została wybrana do Parlamentu Europejskiego, no to ja dzisiaj bym rzecznikiem rządu nie był, ale cieszę się też, że pan premier Morawiecki zrobił taki miks w ramach nowych powołań do rządu, to znaczy wziął tych bardzo doświadczonych polityków, którzy już mają ze sobą też funkcje ministerialne, i wziął też tych młodszych. Ja co prawda byłem też wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, więc już też ten element, nazwijmy to, doświadczenia ministerialnego mam za sobą, no ale nie ukrywajmy, jestem osobą bardzo młodą jak na politykę. Niektórzy by mogli powiedzieć, że to nawet bardzo młodą, jeżeli chodzi o funkcję rzecznika rządu, ale Rafał Bochenek, też był rzecznik rządu, w podobnym wieku zostawał rzecznikiem rządu, więc liczę, że jakoś to też sobie okazja. Tam radził. I właśnie, jak poradzą sobie młodzi w Europarlamencie? O to zapytamy też Karola Karskiego, kwestora Parlamentu Europejskiego. Czy rzeczywiście młodzi mają szansę przebić się, wybić się już w pierwszej kadencji? Bo są opinie choćby Jacka Sariusza-Wolskiego, które mówią, pierwsza kadencja w Parlamencie Europejskim to rozpoznanie dopiero. Oczywiście coś w tym jest, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że no wszyscy oczywiście jesteśmy młodzi duchem, natomiast do Parlamentu Europejskiego nie wszedł nikt początkujący w polityce, to zdecydowanej większości osoby, które do tej pory były parlamentarzystami krajowymi, wręcz ministrami w rządzie Mateusza Morawieckiego, więc to są osoby doświadczone, mające przygotowanie. Niektóre z tych osób wcześniej uczestniczyły w pracach innych instytucji unijnych, w posiedzeniach Rady Unii Europejskiej. No, oczywiście Parlament Europejski jest pewnym doświadczeniem, ale tych korytarzy, pięter można się szybko nauczyć. No właśnie, a jak zresztą się na nich poruszać, żeby uzyskać poparcie, choćby w głosowaniu na kwestora? No rzeczywiście to jest tak, że no, odbyły się wybory do prezydium Parlamentu Europejskiego. Tutaj panu profesorowi Krasnębskiemu było, no, myślę, tak niezręcznie nieco mówić na temat własnej osoby, natomiast no, faktem jest, no, że złamano wszelkie reguły. To miejsce wiceprzewodniczącego przynależało do grupy EKR-u po prostu zgodnie z parytetami, zgodnie z zasadami demokracji. Natomiast tutaj były pewne, no, pewne jakby dodatkowe działania. Z jednej strony IPP wyrażało jakby werbalnie poparcie, a z drugiej strony nie umieściło pana profesora na swojej ściądze do głosowania. Tam było możliwość głosowania na 14 kandydatów, z czego oni umieścili tylko 10. Z kolei socjaliści wprost jakby kwestionowali taką możliwość wyboru. No i ostatecznie stało się tak, że to też jest tak, że mówiliśmy, że ten parlament się stał o wiele bardziej lewicowy.
w ostatecznym głosowaniu, jakby w ostatniej kolejce został wybrany poseł Castaldo z Ruchu Pięciu Gwiazd. No przecież Ruch Pięciu Gwiazd, chociaż jest partią jakby nienależącą do żadnej grupy politycznej, poseł Castaldo jest osobą formalnie niezależną z tego punktu widzenia, to jest ugrupowanie lewicowe co do programu. I tak to zafunkcjonowało. Natomiast kolejnego dnia do tego samego prezydium przez aklamację no, został wybrany inny członek AKR-u, czyli ja. I tutaj na ściądze do głosowania akurat EPL-u, bo to widzimy, bo siedzimy akurat koło tych ludzi, którzy niczego przed nami nie ukrywają. Akurat wszystkie kandydatury były zakreślone na plus. Może tutaj przyszło pewne jakby zrozumienie tej sytuacji, że jednak nie można i nie można tych zasad demokracji wykluczać. Wiele osób, z którymi rozmawiałem właśnie jeszcze przed głosowaniem na moją osobę następnego dnia, mówiło, że po tym głosowaniu, w którym nie przeszedł pan profesor Krasnodębski, oni mają takie poczucie niesmaku wobec tego, co się stało. Ci, którzy również o tym współdecydowali. No ale cóż tam po tym niesmaku, jeśli taka, no, coś złego Dobrze. Zostało Niesmak to wyrządzone. Jedno, rzeczywiście, ale wspomniał pan, panie pośle, o zasadach demokracji. I tu pytanie już do pana profesora. No to jak to jest z tą demokracją w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, skoro to tam dzisiaj widzimy, no może nawet oznaki łamania zasad demokracji, jakby pan to określił. Ale to oczywiście nie jest pierwszy przypadek. Ja przypomnę tylko taką znaną sprawę. Akurat to dotyczyło Komisji Europejskiej. Jak wiadomo, w Komisji Europejskiej tej minionej kadencji taką główną osobą zarządzającą Komisją Europejską był sekretarz generalny tej komisji, a przedtem szef gabinetu Jean-Claude Junckera, pan Martin Selmayr. I on też został powołany przy łamaniu wszelkich zasad, bo była taka zasada, że on że może być tylko wybrany ktoś sekretarzem generalnym, kto był zastępcą sekretarza generalnego przez pewien czas. I on został mianowany sekretarzem, zastępcą sekretarza generalnego, żeby po godzinie zostać sekretarzem generalnym. Wtedy się Parlament Europejski bardzo oburzał na to, że złamano pewne reguły i nawet były protesty i tak dalej. No one się skończyły na niczym, ale wtedy komisja wytknęła parlamentowi, że znowu parlament też w pewnych nominacjach, teraz mówię na stanowiska administracyjne, łamał reguły. Więc no dobrze, ja bym powiedział jedną rzecz, że proszę państwa, no, naprawdę no, polityka europejska, również w Unii Europejskiej, również w Parlamencie Europejskim ma te wszystkie cechy, jakie ma polska polityka, jaka ma polityka lokalna czy krajowa. To jest walka polityczna. O właśnie, również. Bo o to chciałabym jeszcze dopytać. No skoro walka polityczna i skoro mówiliśmy przez cały czas, nie da się złamać głosu tych największych mocarstw, które najlepiej czują się w Unii Europejskiej, no przez lata były to Niemcy, Francja, możemy powiedzieć. No to jak ta sytuacja wygląda dzisiaj i czy to jest do odwrócenia, skoro pan, panie profesorze, powiedział, że nawet Europarlament stał się bardziej lewicowy, na ile ten mocny głos Polski może być słyszany w ważnych dla nas sprawach, w walce o nasze interesy? No i przede wszystkim to jedna jest rzecz, którą warto podkreślić. Na szczęście, bo czasami niektórzy Polacy mówią, no byłoby dobrze, żeby Unia była demokratyczna, to znaczy, żeby decydował Parlament Europejski. No na szczęście to nie jest tak, że też o prawie europejskim, o różnych rozstrzygnięciach decyduje tylko Parlament Europejski, bo wówczas rzeczywiście bylibyśmy przegłosowani, albo że decyduje tylko zawsze większość. Nie są pewne decyzje, myśmy zawsze o to zabiegali, my chcemy, żeby Unia była oparta na porozumieniu. I z jednej strony jest Rada. Nasza pozycja w Radzie Europejskiej, w Radzie Unii Europejskiej jest mocniejsza dzięki koalicji państw, bo w przypadku, i to jest znowu, wracam do przypadku właśnie zablokowania Fransa Timmermansa, że jesteśmy w stanie utworzyć grupę blokującą. Po drugie, no na przykład w Radzie, jak pani sobie przypomni, te wszystkie procedury praworządności, tutaj wszystko przechodziło, wszystkie deklaracje parlamentu dotyczące Polski przechodziły przez parlament, ale procedura z artykułu 7 została zatrzymana w Radzie, ponieważ w Radzie nie znalazło się 22 państwa, które były gotowe Polskę ukarać. Więc na szczęście to nie jest tak, że my teraz będziemy działać z jednej strony, musimy budować sojusz na poziomie Rady z państwami. I musimy oczywiście, ja myślę, że te pierwsze miesiące w parlamencie teraz są trudne, ale musimy wrócić do takiej wskazówki dla tych nowych pan ma?
Ja muszę powiedzieć tak, że obserwuję tych nowych, którzy, tak jak powiedział pan profesor Kaski, nowi nie są, są wszyscy bardzo doświadczonymi politykami. Ale w unijnych korytarzach. Ale też niektórzy, no na przykład, no nie wiem, no niektórzy też, jacy posłowie, jako posłowie do Sejmu przyjeżdżali, no bo brali udział, prawda, w różnych spotkaniach różnego formatu, no właśnie w Radzie Unii Europejskiej i tak dalej, także natomiast no ja bym powiedział, nie, co mnie cieszy i co widzę, to taka chęć działania, że wszyscy ci nowi koledzy mają mówią, że przyszliśmy po to, żeby coś zmieniać. Oni oczywiście, ja bym powiedział tak, na czym polega pewna trudność, nie wiedzą, że ta Unia, znaczy to są też bardzo często ostatnim osoby, zdaniem, bardzo proszę. Które są no decyzyjne, mają, i teraz wszyscy wiemy, że Unia i właśnie szczególnie Parlament Europejski to wymaga rzeczywiście pewnej cierpliwości. Ja bym chciał, żeby oni się tej cierpliwości nauczyli i takiej działania, które jest no czasami właśnie trudnym, powolnym oddziaływaniem na to, ale zmieniającym rzeczywiście rzeczywiście politykę. I tam mam nadzieję, że tego trzeba się nauczyć, i ale że to szybko oczywiście nastąpi. Profesor Zdzisław Krasnodębski, europarlamentarzysta Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Karol Karski też był naszym gościem telefonicznym, kwestor Parlamentu Europejskiego. Dziękuję. I dziękuję, drodzy państwo, za uwagę. Za chwilę kolejny punkt naszego programu. Gorące pytanie już gospodarcze. Zapraszam.